Prosiliście mnie o nakręcenie materiału, w którym opowiem, jak cały czas zarobić na rynku kryptowalut, pomimo tego, że spóźniliście się na wzrosty bitcoina, na, na wzrosty ethereum czy na wzrosty poszczególnych altcoinów. Bo prawda jest taka, niestety, gorzka bo gorzka, że osoby, które teraz wchodzą na rynek kryptowalut, totalnie nie mają tego przywileju, żeby kupić sobie poszczególne altcoiny po no, skrajnie niskich cenach, jakie widzieliśmy przykładowo we wrześniu, w październiku. Porównaj do tego, co mamy w chwili obecnej, zaledwie kilka miesięcy później. Ale jest sposób, żeby wykorzystać wzrost na rynku kryptowalut, żeby wykorzystać tę całą euforię, emocje, które towarzyszą wielu osobom, które zainwestowały tutaj swój kapitał i po prostu skorzystać z faktu, że rynek kryptowalut ma się dobrze jako podmiot, jako twór, jako organizacja czy zrzeszenie przeróżnych kryptowalut, które na ten początek się składają, pomimo tego, że nie kupiliście z wolnego rynku kryptowalut, które po prostu urosły, ominęliście tę szansę, pojawia się kolejna i są nią, właśnie lunch pady. One powracają jak bumerang z hossy na hossy. Przez ostatnie paręnaście miesięcy nie działo się pod tym względem zbyt dużo, ponieważ mieliśmy cały czas spadki. Tokeny tych lunchpadów no, gryzły glebę, jak widzicie. Po prostu nic się praktycznie nie działo. Dopiero od 3-4 miesięcy powoli one zaczynają się rozwijać i czym bliżej halvingu będziemy, tym lepsze deale będą się pojawiać, tym będzie więcej listingów, nowych projektów i wtedy właśnie nadejdzie pora, żeby korzystać aktywnie z lunchpadów. Ja już teraz rozglądam się za kilkoma, w które będę angażował swoje środki, więc dzisiaj wam trochę opowiem o tym, czym to jest, jak to działa, czego się spodziewać, ile można zarobić, ile trzeba włożyć, ile można potencjalnie wyjąć, jak to wyglądało w ostatnich latach, więc zapraszam do oglądania. I od razu wspomnę, że 10 tysięcy złotych z miniaturki to jest taka kwota, którą fajnie byłoby mieć, ponieważ wiem, że dużo ludzi z większym kapitałem szuka właśnie wejść na lunchpady, ale spokojnie, bo na większość z nich można już wejść od 100 do 500 dolarów i korzystać z dobrodziejstw, jakie nam dostarczają. Czym później w las, czym później kupimy tokeny danych lunchpadów, tym ta cena będzie wyższa pomimo alokacji w altcoinach, które inkubują na takim samym poziomie, więc po prostu jako, że jeszcze te altcoiny jakoś bardzo nie wybuchły, te tokeny launchpadów nie są na swoim all-time high, to myślę, że teraz, w momencie, gdy Hossa się potwierdziła, co by nie było, gdy mamy ponowne wzrosty i po prostu widzimy, że emocje na rynku są raczej pozytywne, to warto rozważyć migrację części kapitału właśnie w tokeny launchpadów, przed którymi prawdopodobnie wiele dobrego w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Ja mam takie podejście, że jeżeli ktoś z Was wygenerował nadwyżkę. Kapitału na Bitcoinie, na Ethereum, to część z tych zysków warto przeznaczyć właśnie na launchpady, których tokeny posiadając, być może zarobicie znacznie więcej niż przykładowo te razy 2 czy 150% na Bitcoinie i Ethereum w ciągu najbliższych 12 czy 15 miesięcy. Tak więc zakładam, że to po prostu będzie bardziej atrakcyjna opcja i kupując szczególnie altcoiny tych znanych, dobrych, ciekawych launchpadów, załapiecie się na przedsprzedaży projektów, które dadzą zarobić więcej. No właśnie, ale mówię o jakichś przedsprzedażach, mówię o jakichś alokacjach, o jakichś tam... Wiecie zakupach tokenów czy altcoinów. O co mi chodzi? Bo część z Was może w ogóle nie wiedzieć. Launchpady. Jako twory, jako projekty działają w taki sposób, że kupując ich tokeny, przykładowo tokeny projektu Tenset, możecie potem dając je na staking, lokując je przykładowo na 12 miesięcy, uczestniczyć w zakupie zbiorowym tokenów, które dopiero wchodzą na rynek. Tak? Czy jest sobie taki Tenset na przykład, on dogaduje się na przykład teraz z jakimś projektem Alvara tak? i pomaga im w marketingu, pomaga im się wypromować. Przez to Tenset dostaje pewną pulę tokenów, którą rozdysponowuje do zakupu spośród osób, które mają w chwili obecnej ich subskrypcje, tak? Czyli teraz tam ma ją 2360 osób, maksymalnie jest 10 tysięcy slotów. Czym będzie więcej zapełnionych, tym będzie trzeba jeszcze więcej tokenów e, gdzieś tam e, zainkubować, powiedzmy, e, czy wrzucić na ten staking na zamrożenie na jakiś tam okres, przykładowo 12 miesięcy. Więc rzeczywiście. Tak to wygląda, że czym jesteśmy szybciej i czym powiedzmy te tokeny są tańsze, tym lepiej dla nas, ponieważ alokacje przykładowo są identyczne. Na niektórych lunchpadach działa to w taki sposób, że mając określoną liczbę tokenów, mamy gwarantowaną szansę na to, że zakupimy sobie nowy projekt danego projektu. Tak na przykład teraz Spartadex otworzyła rundę z gwarantowaną alokacją IDO dla projektu Legends of Illusion. No i tutaj rzeczywiście osoby, które mają tokeny Spartadex, będą mogły sobie kupić te IDO i będą mogły kupić tokeny tego projektu, który wychodzi, który jest inkubowany przez sparte, jeszcze przed listingiem, tak? Czyli wy macie prawo do posiadania tokenów, wy kupujecie sobie slot, przykładowo tam nie wiem, 200 dolarów tokenów, które jeszcze nie wyszły na światło dzienne po preferencyjnych warunkach, preferencyjnych cenach i macie je po prostu przed listingiem, tak? Czyli od razu jak będzie listing na MyBit, na czy od razu jak jakiś projekt będzie miał listing na ByBit, Binance, OKExie czy KuCoinie, jeżeli do tego właśnie dojdzie i ten listing będzie na takiej fajnej giełdzie, czy jakieś innej gorsze, to nieważne, mając tam konto, po prostu jesteście jednymi z pierwszych, którzy w ogóle generują podaż i mogą te tokeny sprzedać, tak? Więc to jest super sprawa dla wszystkich osób, które nie mają jakichś tam kontaktów, nie mają, wiecie, wejść w jakieś poszczególne kręgi, nie mają przebicia marketingowego, a chcą mieć tokeny projektów, które dopiero wychodzą, chcą mieć tokeny nowych altcoinów, które jeszcze nigdy nie były listowane, które nigdy jeszcze nie miały swojego IPO, na przykład taka a, a, anegdotka, a propos właśnie też e, gdzieś tam e, spółek, które są notowane często na giełdach, tak? IPO to jest Initial Public Offering, czyli takie pierwsze listowanie, pierwszy dzień na przykład jakiejś spółki, która wchodzi na giełdę, tak? I tutaj mamy IDO, czyli Initial DEX Offering, czyli inicjalne, te pierwsze wejście na giełdę DEX. To się tam zwie różnie, ICO, IDO, IGO i tak dalej. To nie ma większego znaczenia. Chodzi o sam fakt, że po prostu jesteście w czymś pierwsi i macie możliwość trzymając tokeny e, na przykład Sparty ten seta e, gdzieś tam CD Pulse Finance, czy nie wiem, Ape Terminal, sobie dzisiaj chwilę pogadamy o tych różnych lunchpadach, to macie możliwość zakupienia tych wszystkich nowych projektów regularnie, na przykład co miesiąc, tak? I macie to albo gwarantowane, bo macie losową szansę, że taka opcja będzie wam przydzielona, w zależności od tieru, jakiego osiągnęliście. Bo to działa w taki sposób, że na przykład na lunchpadzie Cedify, gdzie macie IGOs, czyli Initial Game Offerings, bo oni na przykład inkubują tylko projekty związane z grami w Web3, to macie przykładowo minimum możliwość zakupu 500 tokenów, żeby mieć Gwarantowaną alokację, i wtedy wasz, powiedzmy, slot, głos, czy wasza osoba jest warta w tym całym poolu 1,1, tak? 500 tokenów Cedify to jest na chwilę obecną jakieś tam, już sobie możemy sprawdzić, myślę, że 1500-1800 dolarów więc tak to wygląda. Nie jest to mało, są inne lunchpady, gdzie jest to tańsze, 3,40, czyli tam równo 1700 dolarów, powiedzmy, tak? Dlatego to jest dla osób z trochę większym kapitałem. Słuchajcie, dogrywam jeszcze jedną rzecz do tego filmu, bo znam się z właścicielami tego ten seta, znam się z osobami, które tworzą ten lunchpad i po prostu pomyślałem, że fajnie byłoby dla osób od nas, dla osób, które są rzeczywiście z mojego community, które wspierają kanał, rozwijają się i mają po prostu konto na giełdzie Bybit, bo wiem, że większość z was ma załatwić jakiś bonus, tak? Czyli teraz te osoby, które będą chciały kupić na ten secie, na tym lunchpadzie sobie jakikolwiek projekt, będą miały, zobaczcie, 10% bonusu. E, tutaj jest taki formularz do wypełnienia w opisie, jeżeli wy zakupicie te tokeny, czyli 5000 tokenów e, ten set, zaraz pokażę wam, jak to zrobić i gdzie, e, wpisujecie tutaj wallet adres, adres portfela, z którego to zrobiliście i zalokowaliście właśnie te subskrypcje na lunchpadzie i swoje UID z Bybit'a, albo ode mnie, albo od Łukasza, od Arena Trading, od koszar, nieważne, wszystkie tam się liczą, tak? Więc jak macie konto od nas, to sobie możecie to zrobić. Wtedy macie w każdej alokacji, dosłownie w każdym projekcie, który będzie inkubowany przez ten set 10% więcej tokenów jeszcze przydzielone, tak? Czyli jeżeli na przykład będzie, bo na przykład zobaczcie, do jutra jest snapshot z tego co wiem. Jutro startuje kolejny ósmy już gram ten Seta, czyli Alvara Protocol, tak? Fajny projekt, wypowiadałem się o nim, pisałem kilka ciekawostek. Myślę, że może zrobić kilka x -ów. I rzeczywiście, żeby go złapać, żeby móc go kupić, musicie być zapisani na tym launchpadzie, tak? To będzie kilkaset dolarów alokacji, czyli po prostu tam w, w poniedziałek, czy wtorek. Będzie można na IDO kupić sobie, tam nie wiem, za 400 czy za 600 dolarów tych tokenów, bo ten ten set, ten launchpad, ta subskrypcja daje Wam taką przepustkę, tak? I kupując te tokeny, możecie je potem sprzedać potencjalnie po wyższych cenach. Więc jeżeli chcecie, zamiast na przykład 400 dolarów mieć 440 dolarów, to po prostu wypełniacie ten formularz po zakupie tokenów i po ich zalokowaniu. I tu Wam właśnie pokażę, jak to zrobić, żeby sobie kupić tokeny, to po pierwsze wchodzicie sobie na CoinMarketCap, wpisujecie tutaj właśnie wyszukiwarkę tenset tak, wyskakuje wam, no i macie wtedy pokazane aktualne wyceny i wszystko. Najłatwiej według mnie kupić go na Słapie, bo jest duże liquidity, tam wolumen też jest kilkaset tysięcy dolarów dziennie, więc tutaj zobaczcie, macie adres kontraktu, tak, kopiujecie go, copy to clickboard, macie po prostu na BNB, to jest na Binance Smart Chain, kopiujecie właśnie ten adres kontraktu, wchodzicie w swojego metamaska, tak, i klikacie tutaj po prostu import tokens, to jest no, taka zakładka na samym dole, import tokens, wklejacie sobie ten adres kontraktu, token już jest dodany u mnie, tak, ale jak nie będzie, to po prostu klikacie dalej, dodaj token i automatycznie on wam się doda. Wtedy macie go już po prostu dodanego, wchodzicie na pancake swapa, wybieracie sobie tutaj właśnie USDT. I token ten tak? Wybieracie sobie właśnie z tej puli tokenów, które macie dostępne, bo już go dodaliście. Chcecie go kupić 5000 sztuk, bo za 5000 macie wtedy tą subskrypcję w TGLP. Klikacie swap, kupujecie sobie, czyli to jest teraz 5680 dolarów. No sporo, wiem, że nie dla wszystkich jest to opcja, ale po prostu uważam, że niektórym na pewno się to przyda. Approve. No i wtedy, jak dostajecie te tokeny, ten seta, wchodzicie sobie na stronę, co wam zaraz pokażę. O, confirm. I automatycznie odbieracie po prostu możliwość alokacji przez najbliższe 12 miesięcy i co najważniejsze, te tokeny później wam są zwracane, tak? Czyli Wy je otrzymujecie z powrotem za rok i być może sprzedacie je po prostu później drożej. Taki jest plan. Ten set tam dopiero zrobił razy kilka X od samego dołku. Na hosie poprzednie kosztowało zobaczcie tam 5 dolarów prawie, tak? Więc jakbyśmy wrócili, czy nawet 6 prawie, więc jakbyśmy no 6, więc jakbyśmy wrócili na te wartości, to jest jeszcze razy 6 do zrobienia prawie, to myślę, że byłoby bardzo przyjemnie. Nawet jak zrobić 2-3 dolary za rok, to po pierwsze macie 100-200% zysku z tokena, macie z tych alokacji regularnie, tam co miesiąc, co dwa, co trzy możliwość zakupu tych gemów, które są lansowane na ten secie, przykładowo robicie sobie na każdym kilka x z tej kwoty, którą wpłacacie i sumarycznie możecie sobie zrobić, nie wiem, 300, 400, 500%, w zależności jak to wszystko pójdzie. No mówię, ten set launchował na poprzedniej hości te Meta hero EverDomy, inne projekty, które porobiły, no mega zwroty na all time high, nawet po razy 100, razy 150. Potem, no po prostu spadły na sile, tam Robert gry nie z pewnych obietnic, no ale mniejsza, tak, chodzi po prostu o sam fakt, że dało się zarobić, e, no ja mam takie podejście czysto spekulacyjne do tych lunchpadów, więc rzeczywiście fajnie to wygląda, e, no i co, macie te tokeny, wchodzicie sobie wtedy tutaj w te TGLP, klikacie connect wallet, to jest strona Tenceta, tenset tencet.io na Twitterze sobie znajdziecie oficjalną, tak, e, tak to wygląda, e, 132 tysiące followersów, e, no i teraz widzicie właśnie official announcement o tym Alvara Protocol, tam ma 43 tysiące follow, więc myślę, że może być fajny wynik, no i właśnie mówię, do jutra możecie to zrobić, bo jutro jest snapshot, tak? Będzie zdjęcie osoby, które nie zalokują tych tokenów do niedzieli, tam do wieczora bodajże, to nie będą mogły w tym uczestniczyć w pierwszym lunchpadzie w lutym, ale we wszystkich innych i tak jak sobie zalokujecie po czasie, bo oglądacie ten film, nie wiem, po trzech dniach, czy po siedmiu, czy po trzech miesiącach, to to dalej będzie aktywne, możecie sobie wpisać swój wallet po zalokowaniu bita od nas, no i rzeczywiście... Macie wtedy dostęp do wszystkich innych alokacji lunchpadów i ten bonus 10% jest przez cały rok aktywny, przez cały czas trwania Waszej alokacji, subskrypcji w tym lunchpadzie, co nie. No więc wchodzicie na stronę, klikacie Connect Wallet, wybieracie metamaskę, prawda? Pewnie tam macie Accept and Sign, podpisujecie tutaj, że wszystko się zgadza, tak, tak, tak. No i macie wtedy automatycznie już subskrypcję, tak? Możliwość kupienia. Ja sobie właśnie ją będę chciał teraz kupić, żeby wam pokazać, jak to działa. Klikacie Lock 5000, ten setów, allow locking. Również musicie sobie wyrazić zgodę. To jest takie bardzo intuicyjne. Jak widzicie, ja w 5 minut przechodzę cały proces z wami od zakupu do zalokowania tokenów. Mamy to potwierdzenie, klikamy confirm, log. Ja będę tych loków sobie robił sporo, bo po prostu no, mam taką możliwość, kupiłem sobie tych tokenów e, i chcę sobie je na rok zamrozić, bo tak jak mówię, te lunchpady teraz są według mnie dobrym wyjściem. Klikamy e, i lokujemy po prostu to, co chcemy, wtedy będziemy mieli tą subskrypcję już na długi, długi okres. Tak jak powiedziałem, zobaczcie, wszystko successfully na następne 365 dni mamy dostęp do wszystkich nowych projektów, powiedzmy pod stołem, w cudzysłowie, do zakupu. Show me my, my subscriptions. I teraz po prostu jak będzie już ogłoszone na Twitterze właśnie ten seta, e, że można już sobie lokować te tokeny, widzicie, za dwa dni będzie ta IDO Alvara Protocol, to wtedy będziecie mogli sobie kupić ten projekt, nie wiem, tam za paręset dolarów i potem dostaniecie paręset dolarów w tych tokenach po cenie z public sale'a, czyli niskiej w porównaniu do tego, jaka potencjalnie będzie na listingu. Ten setowi, jako. Lunchpadowi na pewno zależy, żeby rzeczywiście dać ludziom na tym zarobić, bo dzięki temu ich token urośnie. I tak jak wspomniałem, ja się kojarzę, znam z właścicielami, gdzieś tam z osobami, które pchają ten Lunchpad. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, tak wiecie, jako reklama czy coś, ale serio w to wierzę, myślę po prostu, że da zarobić w ciągu najbliższych 12 miesięcy fajne środki. Na poprzedniej hości się udało, więc czemu teraz miałoby się nie udać? Tak jak mówię, te tokeny lunchpadów stają jak Feniks z popiołu, gdy sytuacja na rynku krypto zaczyna być fajna i gdy dużo tokenów gdzieś tam i Lunchpadów zaczyna robić te listingi. Więc tyle. Mam subskrypcję aktywną i będę Wam po prostu pokazywał później, jak te alwary sobie tam kupić. Ale to jest bardzo proste. Na telegramie u mnie właśnie kdp wiadomości dodam pewnie informacje o tym. I tyle. Więc pamiętajcie, że jak to wypełnicie, macie tego loka, kopiujecie sobie właśnie adres z metamaska Waszego Walletu. W tym miejscu, tak, klikacie skopiuj do schowka. Wchodzicie w ten formularz, który jest w opisie, tutaj wpisujecie wallet, adres, tam i swoje UID z Bybita i wysyłacie. No i tyle. I macie wtedy 10% więcej przez cały rok tokenów z różnych alokacji. To jest tylko u mnie i Łukasza z Biblii Kryptowalut, więc dogadaliśmy taki deal na całą arenę i koszary tradingu. No mamy sporą siłę, mamy moc, więc chcemy to też wykorzystywać, żebyśmy mogli wspólnie jeszcze wszyscy więcej zarobić. Ale na przykład właśnie na BAJBICie. Większość z Was ma tam konta. Jeżeli nie macie to sobie, załóżcie z linku w opisie. Macie też bonusy na start: 30 dolarów za pierwszą wpłatę na stodolków macie dostęp do naszego Discorda, kosza tradingu, macie do 30 tysięcy dolarów zwrotu za depozyt i trading volume i tak dalej, to na bajbicie macie, słuchajcie, regularnie właśnie, cyklicie co 2-3 tygodnie, możliwość uczestniczenia w tych launchpadach już od posiadania 50 sztuk tokena mantel, czyli dosłownie jakieś 35 dolarów, tak? Czyli każdy z Was na rynku krypto takie kwoty ma, takimi środkami operuje. I co ciekawe, tutaj też macie gwarantowaną wtedy alokację, czyli macie 50 sztuk tokenów mantel, które w chwili obecnej, zobaczmy, sobie ile kosztują, no jakieś tam 70 parę Centów, tak? 77 centów w chwili obecnej, jest to 45. największy projekt na świecie, więc po pierwsze, macie te tokeny, skupujecie na bajbicie, macie ekspozycję na to, że token będzie rósł, bo na poprzedniej hoście, gdzie ten token nazywał się jeszcze BitDao, kosztował tam 2 czy 3 dolary, tak? Więc cały czas jest do czego wracać, token może być droższy. I przy okazji, oprócz tego, że będzie rósł na hoście, to właśnie macie regularnie, zawsze gwarantowaną szansę na alokację, na odebranie slota, czyli klikacie sobie wtedy na tym lunchpadzie na bajbicie, że chcecie uczestniczyć i teraz dobrze trafiliście, bo ma miejsce na projektu Beeple, więc możecie go po prostu sobie zakupić, tak? Za 6 godzin na moment nagrywania filmu, jak go oglądacie, to już to jest aktywne, jest snapshot, gdzie po prostu przez 4 czy 5 dni aż do 27 lutego, będą codziennie robione zapisy zdjęcia tego, ile posiadacie tokenów Manty, tak? Czyli musicie przez ten cały okres posiadać minimum 50 sztuk, czym więcej, tym lepiej. Żeby mieć maksymalną alokację, czyli 10 tysięcy tych tokenów Beeple, to musicie mieć pewnie z parę 10 tysięcy sztuk mantyl albo nawet lepiej, ale każdy dostanie gwarantowaną ilość od posiadania 50 sztuk. Czyli zobaczcie sobie, jak to działa. Trzeba mieć właśnie minimum takiej wartości na ByBicie. Jeżeli chcecie zwiększyć swoje szanse, to możecie przeznaczyć 100 dolarów na loterię. Wtedy, jeżeli wam nie wejdzie... To pobiera wam tę kwotę, zabiera wam ją po prostu, ale jeżeli się uda, to otrzymujecie 250 sztuk tych tokenów Beeple, które możecie sobie potem od razu sprzedać, tak? Więc do was należy opcja, na loterii macie tam paręnaście, parę procent szans, ale dostajecie więcej tokenów niż jakbyście posiadali 100 dolarów przykładowo w tokenach mantel, tak? Czyli nie 150-200 sztuk mantel. Dopiero od posiadania tam 500 czy 1000 sztuk mantyl, to wam się bardziej opłaca niż ta loteria, nawet gdybyście loterię mieli wygrać na 100%, tak? O to chodzi. Więc po prostu czym większe środki, tym bardziej Opłaca się mieć więcej sztuk mantyl, a czym mniejsze, czy jak macie 100 dolarów, 200, to być może warto sobie no, przeznaczyć je na losowanie i może się akurat uda dostać slot, z którego będziecie mogli zarobić dosyć fajne środki. tak? Czyli po prostu zobaczymy, ile token będzie koształ po listingu. E, często po prostu jest tak, że te to tokeny z lunchpadów, które są kupowane przez Was na przykład za 1 centa za sztukę, potem kosztują 10 centów, 20 i macie te mityczne razy 10, razy 20 na rynku krypto. E, korzystanie z lunchpadów to jest najłatwiejsza wręcz droga, żeby takie wartości wyk. Tak? czy z wolnego rynku, kupując sobie, nie wiem, na przykład teraz jakiegoś Matic'a, tak? jest dużo ciężej, żeby ten Matic zrobił Wam razy 10, niż żeby token, który jest na Lunchpadzie, który inkubuje na przykład Bybit, zrobił ten razy 10. Tak? Zobaczcie, jak to wyglądało wcześniej. tak, Tutaj jest na przykład takie zestawienie, kasta na poprzedniej hoście 2200% w ciągu tygodnia. I to średnio, a nie tam na all time high, czyli razy 22. Inny projekt razy 19, inny razy 11. I to wszystko właśnie było dostępne na giełdzie Bybit. Wystarczy mieć tu konto, mieć te to tokeny manty lub USDT na losowanie i wybrać join now, join now, co chcecie, po prostu to wybieracie. Żeby znaleźć lunchpad na komputerze, w lupkę wpisujecie sobie lunchpad. Nie pomyliacie z lunchpullem, bo lunchpool się wyświetla pierwszy. Wpisujecie lunchpad i macie, widzicie, Early Access to New Tokens. Klikacie sobie i bezpośrednio możecie uczestniczyć. Ja będę wybierał tę opcję z mantyl, bo tam mam teraz na bajbicie chyba parę tysięcy sztuk. Już nie pamiętam nawet dokładnie ile, może sobie zaraz jeszcze trochę ich dokupię i po prostu potem kliknę, żeby join, tak, dołączyć i będę po prostu aktywnie mógł uczestniczyć w tym całym lunchpadzie. Żeby to zrobić, musicie przejść KYC, czyli zweryfikować swoje konto, ja nie jestem, Wolnie zalogowany, więc po prostu to się tam nie kwalifikuje, ale spokojnie e, każdy z was, kto to zrobił, będzie miał taką oczywiście możliwość. Jeżeli konta nie macie, możecie jeszcze założyć, uczestniczyć w tym i sobie skorzystać. Link jest w opisie pod tym filmem. A przy okazji otrzymujecie te wszystkie bonusy, które są tutaj wyszczególnione. A co najważniejsze 10% prowizji jest Wam zwracane w formie cashbacku, jest to ode mnie taki bonus. Ja Wam daję część mojego wynagrodzenia, które pobieram od giełdy, a nie od was, więc wy nic nie tracicie, tylko po prostu zyskujecie te bonusy, bo nie warto mieć czystego konta na tej giełdzie. A jeżeli już macie, macie konto na ByBit'cie, a chcecie mieć też dostęp do cashbacku, do tych bonusów, do zagrań z areny tradingu na Discordzie, do kursu tradingowego Akademii Kryptowalut, to wszystko gdzieś wam się teraz na ekranie wyświetla, jak to wygląda, to na telegramie moim KDP Wiadomości, a to jest grupa, gdzie i tak warto być, bo publikuje swoje zagrania, swoje gdzieś tam analizy, przemyślenia na rynku krypto, informuje was o nowościach, bo na YouTube nie jest to w takiej dynamicznej formie, to tam na tej bezpłatnej grupie w przypiętej wiadomości, tak jak widzicie, macie właśnie takiego PDF-a, gdzie opisane jest, jak móc się na te bonusy zapisać, Kwalifikować, jak właśnie pomimo posiadania już konta, po prostu e, wedle instrukcji podążać, żeby mieć te bonusy przypisane z mojego linku afilacyjnego? Więc sobie sprawdźcie, zobaczcie, jak to działa i wygląda. I lecimy z opisem kolejnych lunchpadów. Jeszcze wytłumaczę Wam, jakie ja mam podejście z tymi lunchpadami, tak? Bo tutaj często mówi się o tym, że dobra, Marek, ale tam dużo z tych projektów potem w ogóle nie będzie funkcjonować, tak? Bo kupujecie dużo projektów, macie przykładowo alokację w dwóch, trzech lunchpadach, kupujecie co miesiąc za 100, 200 dolarów jakieś nowe projekty, zbieracie sobie ich 20, 30, ale przy okazji nabierze je upłynniacie, albo dostajecie wszystkie tokeny od razu, je sprzedajecie na listingu, albo sobie czekacie, albo dostajecie je w turach, przykładowo, nie wiem, 20% tokenów co tydzień lub co miesiąc, w zależności od warunków, i zbieracie sobie tak te altcoin, różne jak pokemony, zanim jeszcze w ogóle będą miały listing. nie? Więc dla mnie to jest świetna sprawa, nawet taka zabawa, forma gdzieś tam, e, no, zbierania tokenów, które po prostu normalnie nie mogłyby być przeze mnie zakupione, bo nie mam przykładowo takiej mocy, bo trzeba by było być na przykład jakimś funduszu inwestycyjnym, żeby móc sobie zakupić jakiś token w pre -sailu. A również na przykład takie projekty, jak wiecie, te, które są w top 100, jedne z największych projektów właśnie, które miały w ogóle miejsce, często były inkubowane na lunchpadach, tak? Czyli ktoś mógł na przykład kupić sobie, teraz mówię tak z dupy, może akurat ten projekt nie był, nie? ale mógł sobie kupić jakiś tam Dedex czy nie wiem Flare Network na lunchpadzie i kupował go na przykład za tam jednego centa, teraz kosztuje 40, tak? Albo 5 dolarów i zrobił razy 100, razy 200. Zwroty na lunchpadach były rewelacyjne. Na poprzedniej hoście, na, na takim ten secie był inkubowany projekt MetaHero, Everdon, Fejl To są projekty, które zrobiły duże zwroty z inwestycji, ale podupadły na mocy. Ale mnie, jako inwestora, jako osobę, która po prostu włożyła w to swoje środki, nie obchodzi to, bo po pierwsze mówiłem, kiedy je sprzedaję i mówiłem, że w danym momencie wychodzę z tych projektów, bo po prostu nie widzę jakiejś znacznej dalszej przyszłości, a po drugie, takie Nastawienie, jest to czysta spekulacja. Wchodzicie w lunchpady w odpowiednim momencie, czyli na parę miesięcy przed halvingiem lub w okolicach halvingu, tak? Skupujecie sobie przez następne 12-18 miesięcy różne tokeny, uczestniczycie w tych launchpadach, Macie te tokeny skupione wcześniej, po dobrych cenach, które potencjalnie później będą droższe na koście, bo to się tak nakręca. Czym bitcoin jest droższy, tym tokeny launchpadów są droższe, bo kapitał przypływa do altcoinów. Ludzie są znużeni nudnym bitcoinem, nudnym Ethereum, później, które nie robią jakichś mega zwrotów, szukają wrażeń, szukają nowych projektów, które są inkubowane na lunchpadach, i Stajkując je, mrożąc na jakiś okres, macie możliwość te wszystkie kupować. Więc ja mam takie podejście, że chcę sobie przez najbliższe 12-18 miesięcy kupować te projekty z anczpadów. Tokeny lunchpadów kupię teraz na przestrzeni dwóch, trzech miesięcy wszystkie, żeby załapać się na dobre ceny stosunkowo. Jak będzie jakaś korekta, do kupię jeszcze więcej. Będę chciał mieć jak najwyższe tiery, czyli wiecie, na przykład na Cedify'u takim, nie wiem, sobie kupię tier 6, tak? Kupię sobie tam za 30 tysięcy dolarów na przykład tych tokenów i będę miał wtedy 26 razy więcej tokenów przydzielonych gwarantowanych w tych alokacjach, tych altcoinów, niż na tierze pierwszym, tak? Czyli to Was też wynagradza. Czym więcej macie tokenów, tym większa jest Wasza moc proporcjonalnie i większą macie procentową alokację w stosunku do zaangażowanej kwoty e, i puli tokenów. Więc później, na przykład na piku Hossy, nie wiem, szacuję, że w połowie 2025 roku lub pod koniec 2025 roku ja będę się tych tokenów pozbywał. Tych tokenów, które będą odblokowane, odpuszczą te stakingi, nie będą zamrożone. Ja je sprzedam nawet jak będą drogie i będą dalej jakieś alokacje, żeby z nimi nie zostać, bo później one serio mega spadają. tak? Zobaczcie sobie na przykład w trakcie ostatniej Hossy nie? tokeny Ten Seta tam z 4 dolarów spadły na 30 centów czy 20 pary i teraz zrobiły już razy chyba 7 czy razy 10 w przeciągu tam powiedzmy 6 miesięcy czy 5 miesięcy. Z 15 centów na dolara 15 się wspięliśmy, czy jakieś tam razy 8. I z jednej strony można sobie pomyśleć, dobra, to czemu nie kupiłem tego wcześniej? A no dlatego, że po pierwsze, nie miałem jeszcze potwierdzenia, że zaczną się wzrosty. No, chciałem zarobić też na Bitcoinie, na Ethereum, może nie tyle, co bym zarobił na tych tokenach lunchpadów. Ale po trzecie, również nie miałem pewności, które lunchpady przetrwają, tak? Czy nie chciałem kupować czegoś, czego przy, przyszłość mogła być niepewna, z uwagi na to, że rzeczywiście po prostu nie wiedziałem, który z lunchpadów się ostanie i który będzie dalej funkcjonował, był na topie, będzie zbierał te projekty do kupy i który będzie agregował lepsze dile tak? Więc dopiero teraz, gdy to się zaczęło okazywać i po czwartek Hossa jest według mnie już taka potwierdzona, tak? Jesteśmy blisko halvingu, Bitcoin jest byczy, to gdy te cztery rzeczy, te cztery poziomy walidacji się spełniły, ja wchodzę w lunchpady, bo trzeba według mnie wypośrodkować to bezpieczeństwo naszych środków, które jest mega ważne, a z drugiej strony to, że token nie jest jeszcze jakiś mega drogi, bo taki ten set może kosztować 3, 4, 5 dolarów na hoście, a kosztowało 15 centów. Czyli jesteś? pośrodku, powiedzmy, dalej jest potencjał na wzrosty tokena, a ja mam dużo większą pewność, że to się po prostu stanie, niż kupując na przykład go za 20 centów, gdy nie wiedziałem, jaka będzie przyszłość na tej hoście, tak? Tak samo na przykład taka Manta, zobaczcie. Ona teraz wzrosła od października z 32 centów na 77, więc ją też również opłaca się kupić. Ja też te wszystkie linki do lunchpadów o których mówię, podlinkuję, ale koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żebym zrobił taki film z czterema, pięcioma może lunchpadami, w które będę wchodził i pokażę Wam dokładnie, jak kupić tokeny, jak wejść na strony, jak je zalokować, jak kupować potem te altcoiny dzięki tym alokacjom, gdzie krok po kroku, wręcz tak łopatologicznie, e, po chłopsku pokażę wam dokładnie, co trzeba robić, żeby sobie w tym uczestniczyć, żeby każdego miesiąca, jak są nowe launchpady, bo one serio są często. Na Bybicie są raz, dwa, trzy razy w miesiącu. Na ten secie są raz dwa razy w miesiącu ostatnio, tak? Na Ape Terminal, który dopiero gdzieś tam wychodzi ich token, też są bardzo często. Teraz też te BBL będzie u nich dostępne. Więc po prostu pokażę wam, bo możecie nie wiedzieć, jak to wszystko technicznie zrobić przy żeby było bezpiecznie, jak sobie to pozakładać, poukładać, pozapisywać. Więc taki film techniczno-strategiczny, bo li się tak, wiecie, opisuje czym są lunchpady, jak to działa pobieżnie, o nich wszystkich rozmawiam, ale chcę, żebyście wiedzieli dokładnie, jak to działa. Więc będzie 750 lajków like pod tym filmem i 250 komentarzy. To taki film nagram, będę wiedział wtedy, że jest zainteresowanie, więc zachęcam Was do pisania komentarzy, co sądzicie o tych lunchpadach i o tym filmie, oraz do subskrypcji kanału i zostawiania kciuka w górę, bo wtedy taki film zrealizuję, będę wiedział, że chcecie. Dla Blagarski osób mi się nie opłaca, bo jest to bardzo duży research i muszę zebrać dużo informacji w kupę i potem Wam pokazać. Również będzie film ciężko zmontować. Więc kciuki w górę, komentarze, jeżeli taki materiał Chcecie. No, więc widzicie, tak samo nie wiem, taki CDFI, który jest gdzieś tam obok ten seta w rankingu, 280 pozycja, największy kryptowalut, i mamy tutaj przykładowo spadki do. 50 centów, teraz on kosztuje 3,5 dolara, tak? Czyli też razy 7, razy 8, tak samo jak Tencent zrobił, ale na Old Time High kosztował 14-16 dolarów. Więc te lunchpady cechują się tym, że na hoście rosną mocno, ale na bescie spadają bardzo mocno, ponieważ co napędza lunchpady? Jest proste, tak? Jak jest niedobór projektów, jak nic nie daje zwrotów z inwestycji, jak nie opłaca się holdować tych tokenów, to nikt ich nie ma, wszyscy je wyprzedają, bo po co je mieć w ogóle? A jeżeli jest hossa potencjalnie, jeżeli jest dużo nowych projektów, jest halving, jest narracja taka bycza, sporo projektów się tworzy, osiągają fajne zwroty, listują się na fajnych giełdach, to wszyscy chcą posiadać te tokeny lunchpadów, bo mają wtedy alokację możliwość kupowania tokenów jakby pod stołem, przed jeszcze w ogóle listingami, tak? Więc jest to rewelacyjna sprawa dla tych, którzy nie mają kontaktów, nie mają czasu śledzić tego wszystkiego, bo z reguły, co też ciekawe, lunchpady weryfikują dosyć dobrze tokeny, które lunchują, bo im po prostu zależy, żeby one dużo wzrosły na wartości, tak? Jeżeli nie wzrosną dużo, to po prostu ludzie stracą zaufanie, nie będą kupować tokenów danych lunchpadów, nie będą ich mrozić, nie będą ich lokować, nie będą tam, wiecie, wrzucać na Testing, e, przez to cena spadnie, i tak to będzie działało. To jest prosta matematyka. Jest to bardzo policzalny biznes, więc jak lunchpady zafundują wam dozę wrażeń ciekawych, pozytywnych, znajdą projekty do współpracy na dobrych warunkach, które dadzą zarobić, które Wy sobie kupicie dzięki temu, że macie takie tokeny CDFIA, tam Sparty czy na przykład Ten Seta, to wtedy rzeczywiście macie szansę, żeby zarobić na tym fajne środki i lunchpad ma szansę rosnąć. Jest to tak proste, ale jednak nie wszystkie lunchpady to rozumieją, dlatego po prostu uważam, że jest to dobry moment, żeby sobie powoli skupować, kupić sobie trochę tych tokenów teraz, kupić Trochę później poczekać do filmu, który być może zrealizuje, jak będziecie chcieli i gdzie pokażę Wam dokładnie, jak to wszystko działa, jak to wygląda. Tendencja też jest taka, że na przykład, jeżeli ten setowi teraz uda się zaunczować zla tą Alwarę, którą widzicie tam na ekranie teraz, ten projekt, który lanczują pozytywnie, będą duże stopy zwrotu z inwestycji, ludzie zrobią razy 5 razy 10, to ponownie token ten być może zyska na wartości, bo będzie warto go trzymać, ponieważ dostarcza dużych zwrotów z inwestycji, posiadanie go pośrednio, dzięki czemu możecie kupić po prostu tokeny z tego lunchpada innych projektów, które dopiero są wschodzące i dopiero wchodzą na rynek. Tak. Więc tak to działa, to się napędza. Jest to taki no, czysty biznes w krypto, który po prostu polega na poszukiwaniu dobrych projektów, na ogarnianiu i marketingu, bo tym lunchpadom również zależy, żeby te tokeny wzrosły, bo dzięki temu ich token zyska i cały ekosystem i tak to się napędza. Przypominam, słuchajcie, że w, w opisie jest ten formularz, tak z lunchpadem Tenset, więc jak sobie zalokowaliście tokeny, macie aktywną subskrypcję, a jeszcze mówię, jutro będzie snapshot dopiero w niedzielę pod ten cały lunchpad Alvary, czyli dosłownie w ciągu dwóch, trzech dni macie IDO, kupujecie tokeny, sprzedajecie na listingu i potencjalnie od razu szybko jesteście zarobieni, a nawet jak cena ten seta spadnie, bo to oczywiście również jest możliwe, to wy i tak sprzedacie to za 12 miesięcy dopiero, więc macie takie trochę kajdanki, żeby się tego nie pozbyć, a przy okazji odrobicie straty pewnie na tych wszystkich lunchpadach, to wpisujecie sobie potem w ten formularz tutaj, tak, swoje ujdę z giełdy Bybit, bo współpracujemy właśnie w taki sposób, że osoby, które mają od nas refa, mają te 10% bonusów wtedy na zawsze do końca trwania subskrypcji na te 12 miesięcy i adres walletu, z którego zrobiliście tego logo. Na tej GLP i tyle, wpisujecie to i to, wysyłacie i macie wtedy automatycznie to wszystko przypisane. Jest też taki ranking tych wszystkich lunchpadów i tendencja myślę jest taka, że te nowe lunchpady, które nie są tutaj z nami od wiecie 10 lat czy 5, z reguły dają zarobić najwięcej, ponieważ one muszą udowodnić coś swoim inwestorom, tak? Muszą pokazać, że po pierwsze dostarczają fajne deale, muszą pokazać, że rzeczywiście warto w nie inwestować, że będzie duży zwrot z inwestycji, muszą się przeżyć przez dużą konkurencję, więc sporo się tych Nowych lunchpadów tworzy. Ja też mam kilka na oku, więc subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tych materiałów, które będę o nich publikował, ponieważ myślę, że mogą dać sporo zarobić i średnie stopy zwrotu z tych lunchpadów to jest na przykład, na wiecie, razy dwa. Razy 8, niektóre są na minusie, i szczególnie te nowe również są na to narażone, bo jeszcze nie wiemy, czy mi się uda, wiecie mieć fajne kontakty, uda się dogadać jakieś projekty. No bo po co na przykład projekt, który będzie miał listing na Binanceie, miałby mieć współpracę z lunchpadem, gdzie jest, nie wiem, 200 subskrypcji wykupionych, tak? To im nic nie da. Więc czym, kto ma lepsze gadane, lepsze negocjacje, lepiej po prostu w tej branży operuje, tym jest w stanie po prostu dostarczyć lepsze rezultaty i takich lunchpadów będziemy wspólnie szukali. Na bieżąco będę was informował na telegramie moim KDP Wiadomości Link. Link jest w opisie do dołączenia, grupa jest darmowa. Jakie launchpady mam na oku, jakie projekty z nich kupuję, po prostu co według mnie warto robić i w co się warto załadować. Taki Ape Terminal, jako stosunkowo świeży launchpad, ma średnią stopę zwrotu razy 18, więc rewelacja. Był projekt na nim, który zrobił razy 48, co na pewno też zawyżyło średnią. Na przykład na cd tego tutaj nie uwzględnili, nie wiem czemu, był na poprzedniej hoście taki projekt Blocktopia, który zrobił razy 700. Rewelacyjny wynik, więc z 1000 dolarów na All-Time High ludzie mieli 700 tysięcy dolarów. No, nieźle nie powiem ale to był tylko taki rodzynek, który zawyżył na pewno średnią, tak? I pamiętajcie, że często te tokeny są objęte westingiem, czyli nie macie ich wszystkich od razu, macie na przykład przez pół roku, co miesiąc po 15-17% tokenów uwolniane, tak? Więc część może sprzedacie na razy kilkaset takiej bloktopii, ale reszta już na razy 100, tylko w cudzysłowie, albo na razy 50. Dużo tych projektów jest razy 2, razy 3, więc musicie trochę ich kupić, żeby wam się zwróciła ta inwestycja w ten launchpad, ale jak traficie coś razy 10, razy 20, to z reguły ten zysk przewyższa nawet inwestycje w tokeny danego Lunchpada, co się potem fajnie zwraca. E, mi się udało na tych lunchpadach zrobić serio razy 5 czy razy 7 sumarycznie i na ich tokenach, i na e, alokacjach, które kupowałem na poprzedniej hoście. Więc tam, powiedzmy, do prostego rachunku z 10 tysięcy dolarów wygenerowałem między 50 000 a 70 tysięcy. E, w odpowiednim momencie sprzedając te tokeny na unlocku oraz sprzedając tokeny projektów, które kupowałem. Nie wszystkie musicie kupować, tak? Jeżeli coś Wam się nie podoba, nikt Was nie zmusza, żebyście kupili dany projekt, nie musicie w nim uczestniczyć. Czekacie na kolejny, który będzie po prostu w kolejce. Czasami jest też takie coś, jak Lottery system, tak? Czy macie właśnie losowanie dla osób, które mają mniejszy kapitał, które mają najniższy tier, na przykład właśnie na tym lunchpadzie. Pulse Finance, tu jest taki właśnie artykuł, macie wtedy e, możliwość za jakieś tam klepaki, powiedzmy niewielkie środki, uczestniczyć w loterii, czyli po prostu macie wtedy, nie wiem, 20% szansy, że dostaniecie w ogóle alokację danego projektu, bo nie, jeszcze wymogów, bo nie spełniacie jeszcze wymogów, nie jesteście tak wielcy, żeby mieć ją gwarantowaną, tak? Tak to działa, uważam, że nie jest to nic złego dla osób, które zaczynają, jest to spoko, ale tak jak mówię, na ByBicie macie to po prostu gwarantowane, więc mając 35 dolarów w tokenach Manta, macie po prostu e, zawsze e, Pewniaka na to, że będziecie mieli chociaż minimalną liczbę tokenów, które zrobią albo razy 2, albo razy 5, albo razy 12, to już tam wyjdzie w praniu, co nie? Więc ta cena inicjalna jest ustalana jeszcze przed listingiem, a później wedle tych westingów, wedle tego, co jest w white paperze, jak wygląda tokenomia, jest liczona stopa zwrotu z inwestycji. Więc na przykład na ten secie widzicie, zmniejszyła się teraz z 15 tysięcy na 12 tysięcy liczba gdzieś tam walletów, które będą dopuszczone. Pamiętam, że było tak na poprzedniej hoście, że czym więcej było subskrypcji, tym więcej trzeba było tokenów przeznaczyć. Na przykład tutaj teraz trzeba 5000 tokenów, one są po dolara z haczykiem, więc trzeba mieć minimum 5000 dolarów na ten secie, żeby sobie kupić te TGLP subscription, ale wtedy macie gwarantowane alokacje w każdym projekcie, tam chyba po 200, 500, 700 dolarów, w zależności jak się dogadają. Musicie je też kupić, tak? Płacicie kolejne 500 dolarów, ale przykładowo macie z tego nie, wiem, 3000 dolarów z takiej alokacji, jak projekt zrobi razy 6 średnio. Więc działa to fajnie, uważam, że warto z tego na choście korzystać. Jest to jeden z najłatwiejszych sposobów, żeby bez wielkiego wysiłku po prostu kupować to, co ktoś Weryfikuje to, co nam zaserwuje, i rzeczywiście po prostu skorzystać z dobrodziejstw rynku, bez wielkiego researchu, tylko oddając się jakby statystyce średniej temu, że kupując 10 projektów z każdego lunchpadu, na którym jesteśmy e, zadokowani, zaangażowani, mamy tokeny zalokowane, po prostu, że średnio zarobimy razy kilka czy razy paręnaście, co byłoby rewelacyjnym wynikiem. Jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że na przykład po 12 miesiącach możemy sprzedać tokeny, które kupiliśmy drożej e, na hoście. I zarobić jeszcze ponownie na tym. Te lunchpady są też podzielone często na jakieś ko konkretne branże, e, specyfikacje, na nisze, na przykład właśnie na Gamify są tylko tokeny gamingowe, tak, na przykład na Solanium są tylko projekty, które są zbudowane na, na ekosystemie Solany, na przykład na BSCpad są tylko na BIP20, na Game Starterze są, jak możecie się domyślić, projekty związane z grami i tak dalej, więc każdy może też znaleźć jakby niszę, w której działa i w której uważa, że będą największe zwroty z inwestycji. Większość launchpadów jest ogólna, po prostu szuka jak najlepszych projektów, ale jednak jest też trochę takich, które po prostu na konkretnych sieciach działają. Avalanche, również tutaj projekty na Systemie Avalanche, co nie? Więc jak sama nazwa wskazuje, możecie sobie dobrać wedle preferencji to, czego szukacie. Więc generalnie w tym filmie to by było na tyle. Pamiętajcie, że jeżeli będzie 750 kciuków w górę i 250 komentarzy, to nagram taki film z tym, co ja kupuję, jak to robię, jak to działa, takie technikalie, strategie, i tak dalej. I opiszę Wam lunchpady dogłębnie, które według mnie warto po prostu sprawdzić i które warto zakupić. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Linki są wszystkie w opisie do Telegrama, również i do Bybita, czy do Lunchpada z którego regularnie korzystam. I widzimy się w kolejnym filmie pewnie już jutro. Trzymajcie się. Cześć.